Okazji do zorganizowania uroczystości rzeczywiście było kilka. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych jest kontynuatorem byłej szkoły górniczej działającej przy KWK Siersza. Świętowano więc 53-lecie powstania tej szkoły. Bo choć podobnie jak kopalnia Siersza, szkoła stała się historią, to wciąż jest żywa w pamięci jej absolwentów, którzy przybyli na uroczystości jubileuszowe. Atmosfera, nauczyciele, koleżeństwo, wydaje mi się, że było wspaniale. Funkcjonowanie tej szkoły nierozerwalnie wiązało się z działalnością pobliskiej kopalni Siersza. Ukończenie górniczej zawodówki dawało gwarancję pracy, wspominają jej absolwenci. Kopalnia się przede wszystkim rozwijała bardzo. To były lata, gdzie górnictwo kwitło, a węgla było zawsze mało, więc można było w każdym kierunku swoje zrobić. To spotkanie po niemal 50 latach było okazją do wspomnień o szkole i nauczycielach, którzy w niej uczyli. Niektórzy z nich pojawili się na uroczystości, jak choćby pani Lucyna Mrowczyk, żona wieloletniego dyrektora tej szkoły, a zarazem nauczycielka. W pamięci byłych uczniów pozostała zresztą nie tylko ona. Przede wszystkim tu jest inżynier Pogoda, który nas uczył, później był głównym mechanikiem, no i jest tu obecny. Z innych, z tamtych lat ja nie widzę. Wydaje nam się, że jest pani Mrowczyk. Pan dyrektor był, Mrowczyk, pan byłby dyrektorem. Pani Mrowczykowa, pani Gala uczyła matematyki, pan Siewniak, świętej pamięci pan Kirker uczył elektroniki, już nie żyje. Na początku lat 90. zawodowa szkoła górnicza została przekształcona w zespół szkół mechaniczno-elektrycznych. Dyrektorem była Lucyna Pitala. To właśnie 20-lecie powstania tej placówki było kolejnym przyczynkiem do organizacji kwietniowej uroczystości. Od kilku lat Trzebińska Szkoła nosi z kolei nazwę Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych. Zmieniły się profile kształcenia i placówka zyskała renomę. Chcieliśmy pokazać, że w szkole na wsi, w lesie praktycznie można uczyć bardzo nowoczesnych, w nowoczesnych kierunkach informatyki, elektroniki, teleinformatyki, telekomunikacji. Czy to były kiedyś zawody zarezerwowane dla wielkich miast praktycznie. I udało nam się pokazać, że to na wsi też może funkcjonować. Podczas uroczystości jubileuszowych poświęcono i przekazano uczniom nowy sztandar szkoły. Z ust zaproszonych gości, posłów i senatorów oraz samorządowców i przyjaciół placówki padło wiele słów gratulacji związanych z rozwojem szkoły i życzeń kolejnych sukcesów. Dyrektor nie ukrywa, że w tych czasach trzeba sobie przede wszystkim życzyć kolejnych roczników rozpoczynających tu naukę. Niż mamy w tej chwili, więc uczniów odpowiednią dużą ilość. Przy tej okazji nie mogło także zabraknąć okolicznościowych wystaw, występów artystycznych w wykonaniu uczniów. Ponieważ termin uroczystości zbiegł się z kanonizacją Jana Pawła II, uczczono również ten fakt. Przed szkołą otwarto ogródek skalny z kamieniem pamiątkowym.